Samodzielnie wykonane ozdoby i piernikowy poczęstunek. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim zapanowała świąteczna atmosfera. Fajnie tutaj kreatywnie spędzić czas z dziećmi. Nasze tradycyjne kolędy w aranżacjach Arki Noego, które wykonują moi uczniowie. Podróżując po regionie, święty Mikołaj worek pełen prezentów zawiózł także do bydgoskich szpitali. Był chłopiec, który prosił też, żeby pamiętać o jego braciszku. Chodzi o ten sam fakt obdarowania tej magii świąt. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Przekonali się o tym mieszkańcy Wąbrzeźna. To, co jest najpiękniejsze, to właśnie granie w zespole i tworzenie wspólnoty, jaką jest orkiestra. Sobota 17 grudnia, Błażej Karczmarczyk. Dobry wieczór, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dokładnie tydzień dzieli nas od Wigilii Bożego Narodzenia. Dla wielu to będzie czas radości i spotkań z najbliższymi. Nie wszyscy jednak tego dnia mogą liczyć na tradycyjne 12 potraw. Z myślą o potrzebujących w bydgoskiej bazylice już dziś przygotowano ciepły posiłek i dary od serca. To kolejka nie tylko po ciepły posiłek, ale i też po dobre serce. Już po raz kolejny Bazylika Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy zaprosiła do siebie potrzebujących. Tym razem, by zasiedli przy wigilijnym stole. Jest coraz więcej ludzi, którzy tego potrzebują. Potrzebują tego, są samotni bardzo często. Chcemy, żeby ci ludzie oprócz tego, że korzystają z tego, co tutaj mamy, żeby się spotkali, żeby się zobaczyli i chwilę chociaż ze sobą porozmawiali. Barszcz czerwony, pierogi, ciasto to podstawa wigilijnej wieczerzy. Nie zapomniano też o prezentach. W paczkach znalazła się głównie żywność o długim terminie ważności. To wszystko przygotowano dla blisko 1000 gości. Wśród nich były osoby bezdomne, chore lub ubogie. Do akcji włączyło się około 150 wolontariuszy. Mnóstwo różnych organizacji, które gdzieś nas wspierają tutaj i restauracje, które nas pomogły w organizacji tej Wigilii i znajomi, przyjaciele i ci, których nieraz, którzy są wokół nas, a którzy gdzieś potrzebują też dać dobre serce. Niesienie pomocy to dobry uczynek, ale i również wymiar posługi, o której mowa m.in. w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie w Ewangelii według świętego Łukasza, na co zwrócił uwagę uczestniczący w spotkaniu biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Czyli jest ktoś potrzebujący, idę, muszę się przy nim zatrzymać, pochylić i konkretnie pomóc. Tak jak właśnie Samarytanin dobry to zrobił, więc to jest ta misja kościoła Caritas, czyli miłosierdzia. Ona nie jest tylko w słowach, ale w konkretnej pomocy. Jak nakazuje tradycja, Wigilia Bożego Narodzenia to spotkania z bliskimi, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Jeżeli ja bym o sobie miał powiedzieć, to zdrowie, bo troszeczkę podupadłem, jeżeli chodzi o zdrowie. Dla wielu z tych osób spotkanie w bazylice to jedyna okazja, by doświadczyć atmosfery świąt. By trudny pobyt w szpitalu stał się nieco łatwiejszy, niemal 400 świątecznych paczek trafiło do małych pacjentów szpitala imienia doktora Jana Brudzińskiego oraz szpitala imienia doktora Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Prezenty otrzymali także wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Traugutta. Niektóre są mniejsze, niektóre większe, ale wszystkie tak samo ważne. To marzenia najmłodszych zawarte w listach do świętego Mikołaja. Ponad 150 listów od pacjentów oddziału onkologicznego bydgoskiego szpitala imienia Jurasza trafiło w ręce koronowskich wolontariuszy. Na przykład dziewczynka marzyła o plecaczku w zwierzątka, bo bardzo kocha zwierzątka. Był chłopiec, który prosił też, żeby pamiętać o jego braciszku, żeby i dla niego coś przynieść. Autorzy listów otrzymali dzisiaj wymarzone prezenty, a wręczał święty Mikołaj wraz z drużyną pomocników. Osobiście uważam, że bardzo fajnie pomóc dzieciom. Jakby wiadomo, mają trochę smutno w szpitalu, tak co dzień tutaj leżeć. Chodzi o ten sam fakt obdarowania tej magii świąt, żeby wiadomo, są tu dzieci chore, żeby też umilić im ten czas, żeby miały chwilę radości. Uderzamy. Aby radość trwała jak najdłużej, nieco później jeden z walecznych pacjentów, Ignaś, za pomocą magicznego miecza zaczarował przyszpitalny ogród. Świąteczne elfy z torbami pełnymi upominków pojawiły się także w bydgoskim zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych. To są zwykłe rzeczy. Dzieci pragnęły na przykład o hulajnodze marzyły, o ładowarce do telefonu. Więc to są naprawdę proste, zwykłe marzenia. Lena, lat 10. Dostałam misia, dostałam jeszcze puzzle,
Dostałam jeszcze bidon, kredki i pisaki. Dostałam to, co prosiłam, dostałam pamiętniki, bardzo dużo słodyczy, spinki do włosów i tym podobne. Dziś rozdano tu 30 prezentów, ale Onko Mikołaje dopiero się rozkręcają. W sumie do dzieci z regionu ma trafić 340 paczek. Bydgoszcz, Dominika Sikorska. Trwa 297 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Alarm lotniczy na szeroką skalę ogłoszono w całym kraju. Jednocześnie trwają także prace nad przywróceniem dostaw prądu, wody i ciepła po zniszczeniu przez Rosjan infrastruktury krytycznej. Pomoc dla potrzebujących zorganizowali przedstawiciele Fundacji Polskiej, którzy po raz kolejny wyruszają z transportem humanitarnym na Ukrainę. Okolice Bachmutu w obwodzie donieckim. To tu według ekspertów toczą się najcięższe krwawe walki, w których Rosjanie nie liczą się ze stratami. Ten fragment frontu porównywany jest do piekła na ziemi, ale ukraińscy żołnierze wciąż walczą. Tu znajdują się chłopcy i dziewczęta Zbrojnych Sił Ukrainy, którzy każdego ranku, każdego wieczora dokazują, że nasza Ukraina to miedź, to stal. Wzmożone ostrzały na duże miasta spowodowały masowe przemieszczanie się ludności. Na ulicach tworzą się korki, podczas gdy jedni z Ukrainy wyjeżdżają, inni właśnie planują przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy. To paczki, które w soboty wyjadą z Bydgoszczy w kierunku Irpienia i Kijowa. Transport humanitarny już po raz kolejny organizuje Fundacja Polska. Wjedziemy 35 piecy takich, których można palić wszystko. Wieziemy kilka piecy gazowych, wieziemy agregaty, oczywiście żywność. Jest wiele rodzin, które na nas czeka. Daliśmy sygnał do księdza Wołosa z Irpienia. Już mają przygotowane dla nas noclegi. No i mam nadzieję, że poniedziałek, wtorek to będą takie dni, że spotkamy się z tymi naszymi, już można powiedzieć, prawie że podopiecznymi. Bardzo dużo osób prywatnych zaczęło się do nas zgłaszać i przekazywać nam tak naprawdę to, co mają. Czyli w związku z tym, że tam jest teraz bardzo zimno i osoby, które mieszkają na Ukrainie, nie mają domów, ubierają 7 warstw odzieży, więc bardzo dużo osób oddaje nam swoje futra zimowe. Tak jak właśnie przed chwileczką byli Państwo z Chełmży, którzy oddali nam swoje dwukrotnie ubrane, takie bardzo ciepłe, prawdziwe futra. W przygotowywanie paczek zaangażowała się także Natalia, która z miasta Sumy uciekła przed wojną wraz z synem już kilka miesięcy temu. Od tej pory pozostaje pod opieką fundacji, ale jak mówi, wciąż tęskni za domem i rodziną, która została na Ukrainie. Na razie sytuacja krytyczna. Na razie sytuacja jest krytyczna. System energetyczny nie pracuje. Moja rodzina jest zmuszona żyć w domu bez ogrzewania. Nie ma też światła. Na razie nie mają żadnych planów. Żyją tylko dniem dzisiejszym. Nie tracąc jednak nadziei na spokojne jutro. Bydgoszcz, Monika Komisarek. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Świąteczne drzewka nie do kupienia. Można je było wymienić za karmę lub koce dla schroniska. Nauka i zabawa. Studenci Akademii Muzycznej śpiewają dla bydgoszczan. Najpiękniejsze polskie kolędy rozbrzmiewały dzisiaj m.in. w Toruniu, gdzie odbyła się coroczna gwiazdka u marszałka. Były także świąteczne wypieki, wspólne tworzenie ozdób i tradycyjnie zapalenie lampek na choince. Gdy do miasta przybywa ten pan, wiadomo już, że coś się święci. Mikołaj wszystko widzi, chociaż oni mnie nie widzą, więc kochane dzieci, bądźcie grzeczni, a na pewno coś się pod choinką dla was znajdzie. Świąteczne spotkanie na terenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu to już coroczna tradycja, dlatego i tym razem nie mogło zabraknąć wielu atrakcji. Świąteczne utwory zaśpiewali znani artyści z regionu, Sara Pach i Maciej Tacher. Koncert kolęd wykonała także orkiestra Dęta ze Świecia. Mizerną cichą Jezus Malusieńki. Ja uwielbiam takie, no może powiem tak kolokwialnie, ale smęty, takie wzruszające, wolne utwory, gdzie można naprawdę emocjonalnie popłynąć. Chętni mogli też spróbować swoich sił w wypieku świątecznych smakołyków czy tworzeniu ozdób choinkowych. Jestem Magda i pomyślałam, że może tutaj przykleję bałwanka. Myślę, że można się odprężyć i w tym czasie, w tym pędzie tych przygotowań przedświątecznych spędzić troszkę inaczej te chwile. Boże Narodzenie wywołuje takie wzruszenia i takie emocje,
że ja dzisiaj już jako stary człowiek prawie, będąc ojcem, mając własne dzieci, no trudno ukryć gdzieś tą łezkę. Żeby przystroić 20-metrową choinkę, potrzeba wiele cierpliwości, czasu i wysiłku, dlatego zapalenie na niej lampek było szczególnym punktem podczas sobotniego spotkania. Teraz największe świąteczne drzewko w regionie można już podziwiać w pełnym blasku i aż miło popatrzeć na świecące się oczy najmłodszych. Z Torunia dla Zbliżeń Olga Taraszka. Ręczniki, koce, smycze, legowiska. To rzeczy, które schroniska dla zwierząt w regionie zimą potrzebują szczególnie. Zachętą do tego, żeby wesprzeć poszukujące domu psy i koty, jest coroczna akcja Karma Wraca. Dzisiaj na jej trasie był Toruń. Dla każdego, kto przyniósł coś od siebie, czekała niespodzianka. Przedświąteczny zakup choinki to wyzwanie dla całej rodziny. W przypadku tej transakcji waluta była jednak wyjątkowa. Bardzo lubię kotki, więc kupiłam suchą karmę, bo no, sucha chyba jest najlepsza na ten czas. Mamy dwa pieski małe w domu i dużo pozostawało takich rzeczy, które leżą, a mogą się innym pieskom przydać. Także dzielimy się w święta. Na liście rzeczy, których schroniska dla zwierząt potrzebują teraz najbardziej, są koce, kołdry, legowiska czy karma. Tylko w Toruniu na adopcję czeka blisko 300 psów i ponad 240 kotów. Zima to dla nich szczególnie trudny czas. Zwierzęta więcej jedzą, więcej spalają, muszą dostać lepszą karmę, częściej trzeba polać ciepłej wody. Tej pracy też jest przy nich dosyć dużo w tym momencie. Kiedyś jak liczyłam karmę, przynajmniej dla kotów, bo tym dysponuję na co dzień, to koty przejadają, mówimy o samym przejedzeniu, około 8-9 tysięcy miesięcznie. Do tego dochodzą koszty leczenia zwierząt, które wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Stąd coroczna akcja charytatywna Karma Wraca. Zebrane w ten sposób dary mają choć trochę odciążyć i wesprzeć schronisko. W samym Toruniu rozdano w sobotę 200 choinek. Dosłownie i w przenośni dobre uczynki powracają do ludzi. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że akcja cieszy się tak dużym powodzeniem, mimo wczesnych godzin, bo jesteśmy od godziny 11. Dla tych, którzy chcieliby dołączyć do akcji, nic straconego. W niedzielę kolejne choinki będą rozdawane na placu Centrum Handlowego przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Olga Taraszka, TVP3 Bydgoszcz. W zbliżeniach zmieniamy temat. Instrumenty dęte, blaszane i drewniane rozbrzmiały w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tam po raz 14 odbył się ogólnopolski konkurs orkiestr dętych. Wzięło w nim udział 9 grup muzycznych. Orkiestry, które zagrały najlepiej, otrzymają nagrody finansowe. Marsz Ułański Szyk był jedną z melodii, jaka trafiła do serca słuchaczy podczas 14. Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie. Podczas występu tej orkiestry na scenie debiutowała 8-letnia Oktawia. Orkiestrę tworzą różne pokolenia, nie tylko zawodowych muzyków. Muzyka jest tym, co nas łączy, co pozwala nam współdziałać, bo wszyscy mamy jeden cel. Niektórzy z nas są wspaniałymi solistami, ale myślę, że to, co jest najpiękniejsze, to właśnie granie w zespole i tworzenie wspólnoty, jaką jest orkiestra. Jak gramy w składach 50-60 osobowych czasami, no to ogarnięcie dużej grupy ludzi nie jest łatwe. Wiadomo, że nie zawsze jesteśmy wszyscy na próbach. Z drugiej strony to widać na każdym festiwalu, na każdym konkursie, że poziom jest zdecydowanie wyższy niż jeszcze na przykład 5-6 lat temu. Ogólnopolski konkurs to prezentacja różnych utworów muzycznych, w tym także polskich kompozytorów. Orkiestry występują przed publicznością, ale oceniają je profesjonalne jury. Bierzemy wszystko pod uwagę, bo orkiestra orkiestrze nierówna. Nierówne warunki mają kapelmistrzowie. Także instrumentarium jest różne, zależy od wielu czynników, także trzeba naprawdę ocenić to sprawiedliwie. Oprócz dobrej zabawy tutaj też jest istotna kwestia rywalizacji, ale mimo to, że jest gro takich podmiotów, które znajdują się poza podium, to przyjeżdżają. Przyjeżdżają, bo szukają jeszcze dobrej formy wzajemnej nauki podczas tego naszego festiwalowego spotkania. Ideą konkursu jest integracja osób grających na instrumentach dętych.
Nagradzane są pierwsze trzy miejsca. Te otrzymują m.in. nagrodę finansową w wysokości 3000 zł oraz nagrody rzeczowe. Osobno przyznawana jest nagroda Grand Prix. Na scenie Wąbrzeskiego Domu Kultury wystąpiło 9 orkiestr dętych z kraju. Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu ze strony powiatu wąbrzeskiego i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Wąbrzeźno, Edyta Starczewska. Pracowicie kończą stary rok studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Właśnie przygotowali premierę arcydzieła operetkowego, jakim jest Zemsta nietoperza Johanna Straussa. Ten tytuł od dziesięcioleci jest podstawą repertuaru teatrów operowych całego świata. Pierwszy ze spektakli publiczność obejrzy w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ulicy Gdańskiej już w sobotni wieczór, a kolejne w innej obsadzie także w niedzielę i poniedziałek. Nie ma lepszej szkoły dla młodych adeptów śpiewu niż scena. Zgodnie podkreślają to i pedagodzy, i sami studenci biorący udział w spektaklu. Już zdążyłam się bardzo dużo nauczyć podczas pracy. Szczerze powiedziawszy, na niczym innym niż na takiej głębokiej wodzie się człowiek tylu rzeczy nie nauczy, więc bardzo się cieszę, że podjęłam się tej partii. No i mam nadzieję, że się uda ją z sukcesem zrealizować. Zemsta nietoperza, choć złożona z samych przebojów, stawia wykonawcom spore wymagania. Na scenie muszą nie tylko śpiewać, ale też tańczyć i swobodnie mówić. Ale, jak podkreślają, znakomicie też sami przy tym się bawią. Dla mnie to chyba jest najlepsza rola, która mi się trafiła w życiu, bo ja mogę się bawić. Nie muszę myśleć o tym, że muszę kogoś zagrać. Mogę być sobą, a jednocześnie reprezentować jakby całą esencję tego, co sam kompozytor chciał pokazać przez muzykę. Spektakl wyreżyserował Grzegorz Boniecki, a stroną muzyczną kieruje uznany dyrygent operowy Piotr Wajrak. Jestem przekonany, że dla naszych studentów to zupełnie wyjątkowa okazja. Możliwość zmierzenia się z dziełem, które potem, kiedy już oni będą nauczeni, doświadczeni, mogą z nim wejść właśnie na sceny teatrów całego świata. I to doświadczenie dotyczy nie tylko wokalistów z Wydziału Wokalno-Aktorskiego, ale także studentów Wydziału Instrumentalnego, którzy siedzą w orkiestronie. Bardzo trudne dzieło muzycznie, bardzo trudne dzieło wokalnie, ale również aktorsko. No i mam nadzieję, że młodzież świetnie sobie z tym poradzi. Premiera Zemsty nietoperza jest znakomitą szkołą dla studentów i dobrą zabawą dla publiczności. Przenosi bowiem widzów w świat dawnego Wiednia, ukazanego przez Straussa z dużym poczuciem humoru. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. Pozostajemy przy muzyce. Gore Gwiazda, pod takim tytułem znane i nieznane kolędy i pasterałki w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska, można było dziś posłuchać w Filharmonii Pomorskiej. Zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska przygotowuje zawsze kolędy, pastorałki z różnych regionów naszego kraju. Tańce od morza do Tatr, a więc przekrój przez całą Polskę. Program jest bardzo urozmaicony, bo też sięgamy do Łemków na przykład, czyli jednej z kultur, która jest w obrębie Polski. Także mamy szeroki, bogaty program pastorałkami i kolędami. Uważamy, że jest całkiem dobrze przygotowany, jesteśmy w miarę zgraną grupą. Mamy ustawiony cały repertuar i jesteśmy raczej przygotowani. To jest niezwykle ciekawy dobór repertuarowy, bo są od kolęd tradycyjnych poprzez kolędy ludowe, może troszkę mniej znane szerokiej publiczności, ale niezwykle ciekawe i warto je odświeżać poprzez kolędy współczesne. Będą też kolędy ukraińskie. Myślę, że to uatrakcyjnia bardzo ten koncert i powoduje to, że ten koncert staje się żywy. To nie jest tylko muzeum, natomiast to jest taki koncert z takim żywym organizmem, który ma żyć w pamięci ludzi, którzy na ten koncert przyszli, którzy tego koncertu wysłuchali. Albert Michelson to urodzony w Strzelnie fizyk, który w 1907 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Mało kto wie, że jego badania stały się podstawą do sformułowania słynnej teorii względności Alberta Einsteina.
O wybitnym naukowcu przypomina specjalna wystawa w Młynie Wiedzy w Toruniu. Na wystawie prezentujemy m.in. model interferometru Michelsona, podstawy jego działania. Taki interferometr znajduje się współcześnie, jest również wykorzystywany, chociażby w tomografach optycznych, które stosujemy do badania warstw oka, czy do diagnozy chorób oka. Także każdy tomograf optyczny, w każdym tomografie optycznym sercem tego tomografu jest właśnie interferometr stworzony przez Alberta Michelsona. 170. rocznica urodzin Alberta Michelsona jest pretekstem do rozpoczęcia troszkę takiej nieformalnej promocji naszego projektu Odnajdź Naukę, dofinansowanego w ramach projektów z Ministerstwa Nauki i Edukacji. Myślę, że to bardzo ważny projekt dla naszego regionu, bo po raz pierwszy w Polsce zostanie stworzona interaktywna mapa i każdy, zwiedzając nasz region, będzie mógł dowiedzieć się troszkę więcej o tych naukowcach, którzy znani są na całym świecie. Zazwyczaj nasze studio wypełnia się gośćmi, z którymi dyskutujemy na tematy ważne dla regionu. Dziś także zrobiło się tłoczno, ale tym razem w powietrzu czuć było świąteczną atmosferę. Dziennikarze TVP 3 Bydgoszcz nagrywali dla Państwa bożonarodzeniowe życzenia. Na rezultat trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale możemy zdradzić, jak to wyglądało zza kamery. Przed nami wyjątkowy czas, dlatego my oczywiście naszym przyjaciołom, naszym widzom chcemy również złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Stąd nasza praca w dużym studio, ale myślę, że wszyscy zgodnie powiemy, że to bardzo przyjemny kawałek naszej pracy. Oby to były magiczne dni. Takie, które po latach można wspominać. Co prawda za oknami śniegu nie ma, ale u nas dziś w telewizji iście świąteczna, bardzo magiczna atmosfera. I to jest też wyjątkowe spotkanie dla nas, ponieważ na co dzień każdy z nas jest zabiegany gdzieś swoimi sprawami, a dziś właśnie mamy tą chwilę, żeby się spotkać, pobyć ze sobą i porozmawiać. Uwielbiamy święta, to jest magiczny czas, tutaj w telewizji także, bo wszyscy jesteśmy jacyś lepsi dla siebie, nawet w tym przedświątecznym czasie. A poza tym historie, które się opowiada przed świętami, są takie chwytające za serce. A ja życzę Państwu, żeby wszystkim Państwu, żeby te święta były takie piękne, rodzinne, takie jakie powinny być święta Bożego Narodzenia. Artur Onacki też złoży Państwu życzenia w tym świątecznym spocie, ale teraz posłuchajmy, co w sporcie. Dobry wieczór. Uzdolnieni młodzi szachiści z całej Polski zjechali do Bydgoskiej Politechniki, by wziąć udział w drugiej edycji turnieju Talentów. W dwudniowych zawodach udział bierze ponad 250 graczy. Rywalizacja odbywa się w dwóch grupach, Open i Juniorskiej. Pokazowe mecze rozgrywają także arcymistrzowie. Wydarzeniu organizowanemu przez KS Gwiazda towarzyszą warsztaty Akademii Szachowej od pionka do hetmana. Szachy dziś w Bydgoszczy i też w Solcu Kujawskim. Tam rozpoczął się ogólnopolski festiwal dwóch dyscyplin. Oprócz szachów młodzież gra też w tenisa stołowego. Tu także do rywalizacji przystąpiło ponad 100 uczestników. A więcej o sporcie w serwisie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. W zbliżeniach teraz pogoda i spotkanie z Magdaleną Żakowską. Dzień dobry. Witam serdecznie. W najbliższych godzinach popłynie mroźne i kontynentalne powietrze, które i tak nie ostudzi gorączki świątecznych przygotowań. I chociaż drzewko powinniśmy ubierać dopiero w Wigilię, to mamy już dobry moment, by wybrać to najpiękniejsze i wymarzone. Otóż w Nadleśnictwie Różanna jeszcze jutro mamy niepowtarzalną okazję na choinkobranie. Jutro przez cały dzień można wybrać w lesie swoje wymarzone drzewko. Oczywiście w towarzystwie pięknej, wyżowej, ale dość mroźnej pogody. Nad ranem temperatura spadnie średnio do minus 8, minus 9 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą około minus 4 stopni, ale słońca na pewno jutro nie zabraknie. Szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. Zbliżenia kończymy smutną informacją. Nie żyje Tomasz Zieliński, wieloletni rzecznik prasowy Bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Tomasz Zieliński pracował na uniwersytecie także jako kierownik działu promocji. Wcześniej znany był dziennikarzem w lokalnych mediach. Tomasz Zieliński zmarł dziś w szpitalu. Od niedawna zmagał się z poważną chorobą. Miał 53 lata. Teraz to wszystko. Kolejne nasze informacje o 21:30. Zapraszam i do zobaczenia.